Dzień dobry moi kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w Poradach z Podlady. I dla tych, którzy są na naszym kanale po raz pierwszy, ja mam na imię Grażyna. Dzisiaj chciałabym was zaprosić do zrobienia wraz ze mną makaronu z cukinii, z sosem z awokado i czosnku. Jest bardzo smaczne, bardzo fajne, łatwe do zrobienia. No i przede wszystkim bardzo, bardzo zdrowe. Wiele osób pyta mnie, co ja takiego jadam na tym low carb, tak? Jak mój dzień na przykład wygląda. Zaczynam go tak naprawdę o 8 rano. Robię sobie kawkę z mlekiem roślinnym, przeważnie migdałowym, bo on ma zero węglowodanów. Może wam pokażę, jak ono wygląda. O, coś takiego. To jest akurat z Alpro. Tanie to mleko nie jest, ale tak naprawdę, słuchajcie, możecie mleko również robić sami. Jak się robi mleko migdałowe? Nagrałam wam już w filmie bodajże numer 085. Są dni, w których na przykład nie pijam kawy, wtedy robię sobie również z tym mlekiem migdałowym to złote latte, które też wam już nagrałam w filmie 060. Tam macie przepis na mleko z kurkumy. A jeśli chodzi o to, co można wziąć ze sobą na wynos do szkoły czy do pracy, to nagrywałam już to w filmie 030. Ja podaję wam tak numery filmów, żebyście wiedzieli mniej więcej, gdzie tego szukać. I dlatego stąd ta numeracja, tak? Oczywiście oprócz tego obiadu zjem sobie później na deser jogurt roślinny z moją granolą, którą też oczywiście podawałam, jak się robi, i jest to bodajże w filmie numer 119, na podglądzie mam, dlatego tak zerkam. A poza tym na pewno zrobię sobie na kolację na przykład omlet z pieczarkami i z cebulką. No akurat tego jeszcze nie nagrywałam, ale chyba omlet z pieczarkami i z cebulą każdy potrafi zrobić, więc nie ma sensu tego nagrywać. No cóż, to by było na tyle i dzisiaj zapraszam was do zrobienia wraz ze mną szpaghetti z cukinii w sosie z awokado. No dobra moi kochani, koniec tego gadania, bierzemy się do roboty, zaczynamy gotować. Chciałabym tylko jeszcze krótko powiedzieć, że jeżeli nie macie takiego czegoś, żeby można było sobie cukinię tutaj, z cukinii zrobić makaron, to możecie również tą cukinię zetrzeć sobie na tarce, na plastry na przykład. To nie musi być w kształcie makaronu. Ja akurat tak lubię, mam takie urządzenie, nie wiem, to kosztuje grosze jakieś tam i można sobie robić makaron z marchwi, właśnie akurat z cukinii. Na pewno macie coś takiego w domu. Jak nie, to po prostu musicie użyć tarki i takie płaskie talarki sobie porobić. I to wszystko. Oczywiście ja będę gotowała w Thermomixie, ale możecie normalnie robić to w garku, na parze. Nie wiem, jakie urządzenia w domu macie. Naprawdę to nie jest problem. Zacznijmy może od tego, że potrzebujemy 30 gramów sera. Najlepiej, gdyby był parmezan. No ja niestety nie mam takiego. Jeżeli jesteście wegetarianinami, to możecie sobie kupić, już jest taki starty ser specjalny, wegański i nie ma też żadnego problemu, tak? Więc ja najpierw, jak chcecie, możecie sobie zetrzeć, ja po prostu wrzucam 30 gramów do Thermomixa i nie muszę używać tarki. Do tego sera, słuchajcie, skubałam sobie trochę taką małą miseczkę, powiedzmy, że jest to garść bazylii, żeby to nam ładnie pachniało. Do tego wrzucimy sobie dwa ząbki czosnku. Ja mam taki fajny, zdrowy czosnek. A dlaczego? Bo ode mnie z działki. Proszę bardzo, wrzuciliśmy czosnek i teraz ja po prostu zamykam wszystko i na 15 sekund pełne obroty. Oczywiście chciałabym wam jeszcze tylko dodać, że możecie do tego dorzucić sobie na przykład orzechów, jeżeli lubicie. Orzechów na przykład włoskich też bardzo fajnie smakuje. Ja akurat dzisiaj zrobię bez orzechów, bo później piszecie do mnie, że macie uczulenia, alergię na orzechy, więc dam sobie spokój dzisiaj z orzechami. I jeżeli na przykład
jeszcze raz, nie macie termomiksa, to możecie sobie czosnek po prostu wycisnąć i do tego oczywiście zetrzeć sobie ser, a bazylię posiekać drobno. Ja to wszystko po prostu zrobię w termomiksie, tak? Jeszcze raz, 15 sekund i pole pule. Gotowe. Teraz do tego dokładamy sobie awokado. Proszę, jakie piękne. No udało mi się, słuchajcie, nie zawsze awokado jest takie piękne wewnątrz, tak? Zamieniłam tą łopatkę na łyżkę, ponieważ jest to dużo wygodniejsze. I drugą połówkę. Ja akurat trafiłam, słuchajcie, na takie duże, piękne awokado, ale wystarczy jedno małe, albo jak chcecie nawet oszczędzić troszkę, to może być nawet pół awokado. A oczywiście, słuchajcie, jeżeli jest awokado, to na pewno również musi być cytryna, więc wciskamy sobie cytrynę, dlatego że awokado jest mdłe, a cytryna dodaje ostrości, to jest po pierwsze, a po drugie awokado wtedy nam nie czernieje. I ja wcisnęłam tak, pół cytryny. Teraz oczywiście, żeby to było jeszcze tłuszcze, żeby było jak najwięcej tłuszczu, to lewamy mniej więcej 10 gramów oleju. A może być olej z oliwek. Ja akurat wykorzystuję ten MCT, bo uważam go za bardzo dobry olej. Ja sobie nastawiam teraz Thermomix na 20 sekund na siódemkę. Teraz musimy sobie nasze pesto przełożyć do jakiejś miseczki. Pięknie. Ach, żebyście wiedzieli, jak to super pachnie bazylią i czosnkiem. No po prostu rewelacja. I stąd oczywiście nasze pesto musimy również przerzucić. O, naprawdę, słuchajcie, tak ładnie pachnie, świeżością taką. Jest po prostu rewelacja. Ale później będzie jeszcze lepiej smakowało, słuchajcie. Przekładamy do miseczki i przykrywamy sobie czymś. Ja mam akurat taką pokrywkę i przekładamy sobie pesto do pojemnika. Teraz Wam pokażę, jak robię taki makaron. Słuchajcie, tu są takie grubsze kreski, czyli grubszy makaron wychodzi, tu cieniutki. Kiedy na przykład marchewkę robię, to wolę cieńsze, ona się wtedy szybciej gotuje. Natomiast cukinii bardzo łatwo się gotuje, czy nawet przysmaża na patelni, dlatego ja robię zawsze na grubym. I wygląda to tak. Oczywiście nie obieram cukinii ze skórki. Wcześniej ją dokładnie umyłam. I po prostu wyłazi nam teraz taki fajny makaron. Nie wiem, czy widzicie. Mam nadzieję. I teraz jeszcze jedną cukinię, bo chciałabym, żeby to było dla całej rodziny, tak? O, coś tutaj, kurde. No widzicie, i tak się nagrywa właśnie filmy o gotowaniu i nagle się trafia coś takiego, że jest kawałek uszkodzonej cukinii i... A, wybaczcie mi. Zawsze podziwiam kucharzy, którzy gotują w telewizji, nagrywa się to wszystko cak, cak, a to wcale nie jest takie proste, ale cóż. Umyłam dzbanek z Thermomixu i wlewam do niego pół litra wody, bo będę nasz makaron z cukinii gotowała na warumie. To jest coś takiego, zaraz Wam wszystko pokażę. Natomiast jeżeli nie macie tego urządzenia, to naprawdę można to zrobić w każdym urządzeniu, gdzie gotujecie warzywa na parze, a jak nie, to naprawdę na oleju przez około 8-10 minut posmażyć na patelni. Więc ja na warome zakładam tutaj coś takiego. Wrzucam nasz makaron. Zobaczcie, nasze szpaghetti wygląda w ten sposób. Myślę, że bardzo fajnie. Oczywiście ja muszę to przykryć, bo będę robiła przez 10 minut to na parze. I w termomiksie ustawiam sobie na 10 minut warome, czyli do oporu, żeby było gorące, żeby była para.
I tu maleńkie obroty, 1,5. Moi kochani, zobaczcie, wyszło nam takie spaghetti z pesto. Oczywiście najpierw nałożyłam spaghetti, później przykryłam to troszeczkę pesto z awokado. Do dekoracji użyłam kawałeczek bazylii, czy parę listków bazylii. Oczywiście połówki pomidorków koktajlowych, żeby to było troszkę kolorowe. Moi kochani, to by było na tyle. Oczywiście mam nadzieję, że wartości odżywcze, które Wam podałam tego dania, przypadną Wam do gustu, a raczej do serc i zrobicie sobie coś takiego. To jest rewelacyjnie. Pachnie fantastycznie czosnkiem i bazylią. Moi kochani, życzę Wam smacznego, fajnych przepisów i niezbyt drogich. No i cóż, ja biorę się za jedzenie, a Was pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i do następnego razu. Cześć!